Przy klasyce tutaj się zostaniemy, nie? Przy klasyce zostajemy, choć też przy dyskusji z klasyką, bo Piotr Orzechowski, czyli Piano Hooligan, o którym tutaj w tygodniku często mówimy, wraz z High Definition Quartet, z muzykami bardzo różnych proweniencji, Igor Box, Frenesz, William Basiński, Krzysztof Knitel, Robert Rich, nagrał Dziady i to nie jest przypadek. Dziady Revision, to jest takie... Dziady Revisions. Dziady, część druga też dodajmy, że nie jest to jak u Zadary komplet cały. No i dlatego album nie jest boksem 60-płytowych i nie trwa 16 godzin. Tylko godzinę. Całe szczęście. Cały koncept Piotra Orzechowskiego, który jest takim, no nie powiedziałeś piano chuliganem, jak on się sam nazywa, ale takim trochę enfant terrible ciągle jednak naszej sceny muzycznej, polegał na tym, żeby zrobić muzyczną wersję Dziadów, części drugiej. I jego zespół High Definition Quartet gra tu, jak gdyby wciela się w postać ludu, ulegającemu pewną obrzędom. Natomiast zaproszeni muzycy, różni, ale jednak wszyscy poruszający się w sferze muzyki elektronicznej, muzyki awangardowej, ale też eksperymentalnej, wcielają się w poszczególne postaci objawiające się podczas tego obrzędu. Każdy z tych zaproszonych gości dostał, że tak powiem, jedną postać, którą ma opisać muzycznie. I tak powstała ta płyta. Może nie jest łatwo w odbiorze, ponieważ z jednej strony mamy tutaj High Definition Quartet grający na pograniczu free jazzu, z silnymi jednak improwizacjami fortepianowymi samego Piotra Orzechowskiego, który jest fenomenalnym pianistą i jego improwizacje sobie przykuwają uwagę. I w to wchodzi świat muzyki elektronicznej, czasami dialogowany z High Definition Quartet, czasami nawet nie. To jest taka płyta, której trzeba się poddać. Znaczy, to nie jest tak, że my sobie to wrzucimy i coś musimy zrobić. To nie jest tak, że my sobie posłuchamy na przykład dwa numery i odłożymy te. To trzeba posłuchać w całości, żeby zrozumieć całą ideę. Powiedziałeś, może nie jest łatwa w odbiorze. Ona jest bardzo trudna w odbiorze, mam wrażenie. To jest płyta, którą rzeczywiście trzeba skupić się raz, drugi, trzeci, wysłuchać ją od początku do końca, najlepiej przeczytawszy jeszcze Dziady bezpośrednio przed, bo jest to rzecz wymagająca. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć jedną prostą rzecz. Pewnie mnie zabijesz, natomiast ja nie jestem osobą, która zasypiając marzy o kolejnej adaptacji Halki czy o kolejnych reinterpretacjach Moniuszki. Mówiąc szczerze, jest to rzecz ostatnia na mojej liście. Natomiast jak usłyszałem o tym projekcie, to rzeczywiście byłem mega zainteresowany i chciałem to liznąć i chciałem spróbować. Myślę sobie, że to nie jest propozycja dla każdego i rzeczywiście trzeba znaleźć to w odpowiednim czasie i energię. Tak, ale jeśli się skoncentrujemy na tym i poddamy, to nagroda moim zdaniem jest wysoka, ponieważ to jest, dla mnie to jest najlepsza adaptacja Dziadów od czasu gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Gdzie ja mówię to z pełnym przekonaniem, to jest wybitną grą i tam jest kapitalna na przykład parafraza pana Twardowskiego, chociażby Mickiewicza, ale też właśnie Dziadów. I tutaj rzeczywiście, zwłaszcza ten komponent elektroniczny mnie przekonuje. Połączenie elektroniki z innymi gatunkami daje tutaj, mnie przynajmniej dał wręcz taki, powiedziałbym, metafizyczny dreszczyk. No takie, tak, że rzeczywiście... Świat muzyki elektronicznej wprowadza w świat nierealny. Tak, nie ma metafizyki. No ale właśnie okazuje się, że chyba jest. No właśnie okazuje się, że chyba jest i rzeczywiście ten pewnego rodzaju... Ja zawsze uważam, że część druga Dziadów to byłby świetny horror też. I pewnego rodzaju właśnie taki dreszcz, niepokój gdzieś, który ja kojarzę z horrorem takim, powiedzmy, opartym na legendach, mitach, tutaj czuję i bardzo mi się to podobało. Od żywych trupów, zatem na przykład. To jest pewne odwołanie. Trzeba powiedzieć, że ta propozycja zespołu High Definition Quartet i Piotra Orzechowskiego, jak widać, mimo że niełatwa, mimo że nie dla każdego, mimo że wymagająca skupienia uwagi i poddania się tym dźwiękom, budzi także emocje, dyskusje, więc Dziady Revisions w bardzo specyficzną wersję dramatu Adama Mickiewicza w jego drugiej części bardzo Państwu polecamy i przechodzimy do literatury.